wielka radość i zaszczyt dla nas, że w Domu Arcybiskupów Krakowskich możemy gościć brata w Episkopacie, który zechciał przybyć do nas w związku z książką mówiącą o losie chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie, w jego ojczyźnie. Ziem, które były chrześcijańskie i są chrześcijańskie od samych początków, bo tam przecież udawały się pierwsze misje samych apostołów z orędziem Ewangelii. Te ziemie były ciągle związane z Chrystusem. I wiemy też, wielokrotnie musiały dawać przejmujące i bardzo trudne świadectwo, aż pomęczeństwo, aż poddanie życia. I niestety doszło do takiej sytuacji, że to, o czym mówię, nie jest już tylko wspomnianiem jakiejś dalekiej, odległej od nas historii, ale jest rzeczywistością, która nas boli, bo trudno, żeby nie bolał los naszych sióstr i braci chrześcijan, abyśmy nie solidaryzowali się w trosce o ich los z biskupami tamtych ziem, a wprost, żebyśmy nie czuli się bardzo blisko związani z bólem, cierpieniami, ale także nadziejami, które nosi w sercu ksiądz biskup. Mało kto, jak właśnie on, jest tak głęboko na co dzień zjednoczony z losem tych, których Pan Bóg powierzył jego pasterskiej trosce. Dzisiaj jego obecność pośród nas mówi nam także o wymiarze Kościoła powszechnego, uniwersalnego, bo takim przecież jesteśmy, katolickiego. I to jeszcze spotykamy się w tym wymiarze Kościoła, który cierpi, który jest daleko od nas, jeśli liczymy tę odległość kilometrami, ale który jest bardzo blisko, gdy chodzi o współcierpienie i odczuwanie tego wszystkiego, co jest ukryte głęboko w naszych sercach. Witając bardzo serdecznie księdza biskupa, będziemy wdzięczni za jego świadectwo, którym nas obdarzy. I dziękuję także bardzo serdecznie Państwu, że zechcieli przyjąć zaproszenie na spotkanie z książką mówiącą o losie chrześcijan księdza doktora Cispo i że dzięki temu nasza wiedza o tym, co sam się naprawdę dzieje, a także ukazanie pewnych perspektyw możliwej pomocy ze strony polskiej Kościoła w Polsce, że te sprawy staną nam się bardziej zrozumiałe i bliskie, bo nie poprzez różnego rodzaju komentarze, które niejednokrotnie zaciemniają rzeczywistość, spłaszczają ją albo wypaczają, ale o tym wszystkim dowiemy się od pierwszego świadka. I would like to ask you, what did you learn from the experience of other Western countries like France or England or Germany? Po pierwsze chciałem Państwa zapytać, co nauczyliście się z doświadczenia innych krajów zachodnich typu Anglia, Niemcy czy Francja? These countries who have many immigrants by millions for many years ago. Te kraje miały wielu emigrantów od wielu, wielu lat. They were betting on the fact. I one spotykały się z tym problemem, faktem. That the second, third or fourth generation will be integrated to their values and cultures. Czyli, przepraszam, miały nadzieję, że druga, trzecia generacja uchodźców zintegruje się i przyjmie ich kulturę i przyjmie ich wartości. For sure, many of them are already integrated to their cultures. Zapewne wielu się zintegrowało. But unfortunately, little of them, they are not. Ale niestety część z nich nie zintegrowała się. And the outcome, i to co wyszło, you know it. Znacie to Państwo. That's why it's very dangerous to uproot people from the Middle East and implant them here in Poland. Dlatego jest to bardzo niebezpieczne myślenie, aby wykorzenić ludzi z Bliskiego Wschodu i na przykład implementować ich w Polsce. I'm not talking only about Muslims. Ja nie mówię tylko o muzułmanach. And even about Christians. Ale też mówię o chrześcijanach. Arabs, we speak Arabic language. Chociaż nie jesteśmy Arabami, mówimy po arabsku. And to proclaim the good news to the Arabic world.
i głosimy tę Ewangelię dla świata arabskiego. Especially Christian moral. A szczególnie chrześcijańską moralność. Love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. Kochaj Boga z całego serca swojej, duszy swojej i bliźniego swego jak siebie samego. And as you like that the others treat you, treat them. I tak postępuj, czy tak traktuj innych, jak chciałbyś, żeby inni traktowali ciebie. And we know more than that, that the Christian message is not only a moral message. A my wiemy, że przesłanie chrześcijańskie to nie tylko ten aspekt moralny. It's a message that the Word, God's Son, became flesh to restore and bring salvation to the whole world. A jest to też przede wszystkim fakt, że Słowo Boga stało się ciałem, aby przynieść zbawienie dla całego świata. Now Christians are less than 4% of the whole Middle East population. Dzisiaj chrześcijanie to mniej niż 4% całej populacji Bliskiego Wschodu. That's why you understand why you have, we have to help Christian to stay in their homeland. Stąd and not to move abroad. Stąd Państwo rozumiecie, dlaczego prezentujemy pogląd, żeby pomagać chrześcijanom w ich krajach, a nie wyprowadzać ich stamtąd. Stanowisko Kościoła nie może być inne niż to, które wyraził Ojciec Święty Franciszek, kiedy rok temu spotkał się z biskupami polskimi, z konferencją Episkopatu Polski na Wawelu, gdzie to zagadnienie zostało postawione w sposób otwarty. I Ojciec Święty zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Że na ten problem trzeba patrzeć, mając na uwadze konkretne możliwości konkretnych państw i narodów. To po pierwsze, także nie może być jednego schematu dla wszystkich. A po drugie, że jest konieczna modlitwa. Modlitwa o przemianę serc. I to dotyczy tych osób, które z jednej strony są bezpośrednio zaangażowane w ten konflikt wojenny na Bliskim Wschodzie. Także gdy chodzi o przemianę wnętrz tych osób, które korzystając z wojny i ludzkich nieszczęść, próbują na tym zarobić, na ludzkiej krzywdzie i wyzysku. Jest to także oczywiście problem modlitwy tych, którzy muszą ciągle wewnętrznie się przemieniać, żeby był w nich duch miłości. Tej miłości, do której nas Pan Jezus wzywa, miłości, która przekracza te normalne, wydawałoby się, ramy sprawiedliwości, wyrażające się w zasadzie don't des, dam coś, jeżeli sam coś otrzymam. Ostatnie czytania mszalne ostatnich dni wyraźnie wskazują wskazania Pana Jezusa na górze i innych fragmentów, jak Pan Jezus wymaga od chrześcijan czegoś więcej. I żeby mieć taką postawę otwartą, by umieć dać z siebie coś więcej, to wymaga właśnie otwarcia się na Bożą łaskę, a to jest możliwe dzięki modlitwie i wskazując na te dwa bardzo ważne punkty, na które wskazywał Ojciec Święty Franciszek rok temu, myślę, że przy bardzo zmieniającej się sytuacji w niektórych krajach coraz bardziej dramatycznej, musimy ciągle wracać do tych fundamentów, żeby znaleźć właściwą dla siebie odpowiedź, właściwe stanowisko. I niewątpliwie to wszystko, co robi Kościół w potrzebie w Polsce, co wyraża się także osobistym zaangażowaniem ze strony księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, wskazuje na to, że trzeba iść tam, gdzie są przyczyny nieszczęść. Trzeba robić wszystko, żeby, tak jak mówił ksiądz arcybiskup, w tamtych rejonach świata zapanował największy dar, jakim jest spokój i możliwość normalnego życia tym ludziom i tym ludom, które tam żyją od tysięcy lat.
Myślę tutaj także, czy zwłaszcza o chrześcijanach. Wiadomo, że ciągle pozostaje otwarta sprawa tzw. korytarzy humanitarnych, ale to jest kwestia, która może być realizowana tylko i wyłącznie przy bardzo ścisłej współpracy z państwem. Państwem polskim także, ale nie tylko.